Także witam was w tym kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj gram na was kolejny odcinek ze serii Wielka Forma. To będzie w odcinku 105 już tej serii, 31. Na starcie możecie zostawić hashtag. Co tu możemy mieć? Przygodnie. Słońca, przypomnę wam serduszko oczywiście. Możecie wpaść na kupę na Facebooku i serwer Discord, linki będą w opisie. Zostawić subskrypcję, oczywiście dzwoneczkiem, łapeczkę w górę, będę wam naprawdę to bardzo wdzięczny. Chyba tyle, nie? Dzisiaj odbierzemy Ursusa od Adasia po tym założeniu turbo i TPTT. Napędu oczywiście. Także zaraz sobie pójdziemy. No i odbioru pługa. Będzie morać pod rzepak i sobie teraz założymy dzisiaj, nie? Dobra. Dojdziemy do Adasia. Daleko nie mamy. Znaczy, no ja daleko nie mam, bo wy tylko oglądacie. Idę, idziemy. Tutaj kierownik budowy, nie wiem kiedy oni tą budowę skończą. Dobra, jesteśmy u Adasia. Tu się tylko odcinek nagrywa. Sinigriwe. Przejdę sobie tak. Adasia chyba nie ma w domu. Dlatego będę musiał zadzwonić. Tu zadzwonię. Czekajcie chwilę. Obejrzymy jak po zadzwonię. Wiesz co, Adaś? Jestem tu pod domem, ty chciałem ci zostawić te pieniądze, czy ci na konto przelać. Na konto? Dobra, to ci... Ile tam jestem ci winien? 5000? No dobra, nie ma sprawy, dobra. Jak chcesz, a kluczyki gdzie są? Ja ci zostawiam tego. Dobra. Dzięki. Ja na konto powinno ci przyjść za chwilę, nie? Dobra, to nara. Dobra. 5000 mam mu przelać. Dobrze mu przelałem, jeszcze mu muszę. Dobra, wszystko jest ok. 3. Dobra, jeszcze zobaczę tylko, czy się nagrywa. Dobra, się nagrywa. 3, 2, 1. Oto jest Ursusik w remoncie. Otwarzamy drzwiczki, jak już się wietrzy. Ty nie zapytacie się, czemu jest nalepka 914. No wiadomo, że doszła turbina i ten przedni napęd, to tak sobie postawiłem. A dajcie naklejki, zmień naklejki, maskę daj inną. I tyle, nie? Znaczy maska jest ta sama, co była, nie? Nie było, nie? Tam turbina jest w środku dołożona. Korpus cały na czarno został pomalowany, bo przy napędzie to ładniej wygląda. Obciążniki są. Tutaj te są obciążniki. Wszystko bajlando, nie? Tylko nie wiem, czy to ciągno nawet było. Dobra, będziemy streszczać. No Ursus jak oddany jest oddany. Tu się w środku zbytnio chyba nic nie zmienił, nie? No za dużo to nie. Widok z kabiny się tylko to zmienił, ale to wiecie. No i mam laga. Laga farmingowego. Ile mam w ogóle? Ło, 30 FPS, to nie źle. Wiem, że będzie gorzej. Dobra, hamujemy. Dobra, rura. Auto tam jest sobie. Na prawo. Oj, moje wszystkie maszynki stoją. Poczepimy pługa. Lagam.
Laga mam to dosyć sporego. Dobra. Takiego laga fest miałem na nagraniu, będzie widać. Także prezentacja jeszcze krótka. Także mam tutaj pługę grumaszu, czwóreczkę. Oczywiście jest przed puszkami. Z prowadnicą koła tam było chyba. Z tymi odkrojnikami, co odkrajają. Oczywiście. Każdy prawie o co mi chodzi. Pewnie mi napiszecie, że on sobie w realu nie da radę, no ale ja tu we farmingu widziałem, że on dał radę, no i daje, nie? Także tak to wygląda. Oczywiście ma kółko. Tutaj mamy bezorkowca, on sobie też ze spokojnie da radę z ten ciągnik. Jeden wał, dlatego że miał lżej i nie jest to wał jakiś pakera czy coś, tylko taki najlżejszy. Tu też nie brałem jakichś specjalnych wałów do niego, tylko też jest taki zwykły podstawowy i siewniczek, także tak się prezentują te wszystkie maszyny. Podnosimy oczywiście pług. On jest tak fajnie zrobiony, że patrzcie, kółko się tak składa. O, i on się obraca. Jest to fajnie zrobione według mnie w tym pługu. O, i on sobie teraz podróżuje na tym kółku z tyłu, nie? Na tym kółku, co jest, nie, podstawowe, tylko to, żeby wyjechać, o, będziemy nie zahaczyć, bo to szkoda kółka. Jedziemy na pole, jedziemy na takie pole, które mam w sumie najdłużej u mnie. Gdzie miałem rzepak w tym sezonie oczywiście. Bo na te pole, gdzie nie miałem rzepaku, to nie dorał, bo najpierw to rzepak muszę zasiać ten. Pierwszy płasień, dlatego tak szybko musimy to zrobić, bo to jednak rzepak, to wiecie. Osiem minut odcinka, bo powiem, nie jest źle, mogło być gorzej. Teraz tylko mi jeszcze powiecie, gdzie jest ten skręt tutaj, podróż. Tu będzie, dobra. Dróżka na gołków czysta. Dobra. Nie wyprzedzam jak ktoś? Nie wyprzedzam. Bo to już jest krajowa tego. Droga krajów. Krajowa, nie? To trzeba uważać, nie? I tak. To jest droga krajowa, nie? Nie wiem jaka to jest dokładnie droga krajowa właśnie na, na tych drogach nie jasno zbytnio. Ale tyle wiem, że to jest krajowa i że tu idzie nawet po 120 lat, nie? Także trzeba uważać, nie? Ojej, ja OBS jest zminimalizowany. Dobra. Tutaj. Tu też mam to pole, napisy zaczniemy od tego fajnego pola. I może w tym sezonie już zacznę stosować ścieżki technologiczne. Kurwa mać, już na wursus. No, na szczęście się nie stało. Na szczęście tylko gałąź. Od tej strony zacząć się, od tamtej. Chyba od tej zaczniemy, bo to bardziej prosto było. Zaczerzymy X-em. On się rozłoży. O, widzicie. Także witam was po krótkim cięciu, niestety znowu musiałem coś te krótkie cięcie, no ale niestety się mówi trudno. Ja oczywiście jeszcze chciałem to powiedzieć przed cięciem, ale musiałem zrobić to cięcie, dlatego zapraszam was na tą moją grupę na Facebooku, nie? I serwer Discord, linki będą w opisie pod każdym filmikiem oczywiście. I o zostawienie tej subskrypcji, oczywiście z się opatrzcie, wyrobiłem na 400 subskrybentów, wydaję wam RCW pak w 5 wersjach kolorystycznych, dlatego serdecznie zapraszam. I do zostawienia hashtagu dzisiejszego odcinka, a hashtagiem dzisiejszego odcinka, jak mówię na początku, jest hashtag słońca, przypominam wam serduszko. Także co?
Ja już tutaj rozłożyłem pułk, zgasięciłem na to cięcie. Opuściłem, że siłowniki się męczyły. No ale teraz jeszcze z norkę. Zobaczymy jak to idzie. Dobra, czekajcie. Biegi polowe. Dobra. Trójką gdzieś będziemy orać chyba. A, trójka będzie pewnie dobrze. Trójka polowa. Idzie robota. Panie, nowy pułk, tylko że... Nie wiem, czy on jest dobrze ustawiony teraz. Czekajcie. Tu się odcinek się nagrywa, się nagrywa. Ogólnie tak, czekajcie, to się kółko tu pogłębia. Aha, w taki sposób. Czekajcie, bo ja mu zostawiłem miarę w tym w ciągniku. No. Odkopiemy to na nim. Tutaj, o, i zmierzymy. 25 cm. Nieźle może być. Chociaż czekajcie. Nie, dobra, będzie odpowiednie, chyba że pak wyrośnie, nie? 25 cm będzie odpowiednie. Klikam coś i mam ten laga, nie? Super. Nie ma to jak źle wcisnąć coś, nie? Dobra, sorry za to, ale to już nic nie poradzę, nie? Dobra, jedziemy. Znaczy mnie to będzie... Ja będę dalej orał, nie? 12 minut do odcinka. Z 20, ale chcę zrobić, nie? Też dzisiaj wieczorem, jak ja to nagrywam, to nagrywam teraz na szybkiego. Jest... Szybkie wstąpienie jeszcze do domu, teraz, jak coś. Bo za chwilę, teraz jak już nagram ten odcinek, to już mnie nie będzie raczej w domu. To już od razu mówię, na chwilę jeszcze wstąpiłem. I mnie już nie będzie do jutra, do... chyba do 10, coś takiego. Także... Tak to bywa. Mamy 23, 28, dobra, to jeszcze mam parę minut, 24, to już muszę tam być, dobra, może chyba się wyrobię, a będzie, że przed, muszę być, nie, zaraz, raczej chyba pojadę wcześniej, nie? Ile on jedzie, tu 6 na godzinę, no, pod górę to wiadomo. U mnie nie ma aż takich górek, to tak tutaj jest na tym polu taka górka akurat się trafiła. To co ja poradzę, że to jest górka na tym kawałku. Mam i tak płaskie pole. A raczej będzie się sprawował to. To, że to za duże, to nie znaczy, że wydałem bez sensu pieniądze. Bo kupię większy ciągnik, trochę mocniejszy, ja tam parę koni więcej bym miał. I tak ten pół będzie mi się lepiej sprawował, nie? Jeszcze w razie W mogę dołożyć trzecią, jeszcze jedną skibę, nie? To jest też fajne w tym pługu. Więc ja korpus mogę sobie dokupić i przerobić na piątkę, nie? Fajne to jest wszystko w tym agromaszu tak rozwiązane. Bo wszystkie maszyny mam z agromaszu, nie? Idzie robota, panie. Masz tu się spisał, nie? Tylko, że te szczelnie są wytarte odkładnie i wiecie, jak to jest. A te odkładnie muszą się wytrzeć jeszcze. Ta farba nie musi się zedrzeć, to wtedy będzie się fajnie orało. Na razie to jest... Znaczy i tak się fajnie ora, ale odkładnie i tak muszą się wytrzeć, bo to jest świeżo pomalowany rakier, dopiero co wyprodukowano i wiecie jak to jest, nie? Ale pole będzie nam naprawdę szybko ubywać, nie? Według mnie to będzie bardzo szybko, bardzo. Bo którą ja mam minutę odcinka? Mam 15 minut odcinka, a już no trochę zaorałem.
Dobra. Tu no, odcinek się nagrywa, się nagrywa. Dobra, wracamy puk. Tylko że on tła. A on tak nisko do ziemi przychodzi, właśnie. I login, kurwa. Login na tłoczu. No tutaj tak jest. Nie wszędzie równa się nie dorało, nie? Bo tu a koło lekko skręci, wiecie, nie? Prosto idealnie nie będzie nigdy, nie? Ale w miarę będzie prosto. No, dobra, jak tam idzie? No i talerz fajnie od kraja tutaj widzę. Tutaj trochę koła się skręciły. Ja bym mógł ten silnik puścić, nie? On by sobie fajnie jechał sam, ale nie jak długo by tak jechał, nie? Też może poza odcinkiem dokończę trochę tej orki, bo to jeszcze mam jedno, jeszcze dwa pola do zaorania, to wiecie jak to jest. Coś będę musiał wymyślić, nie? Na pewno coś dokończę sobie poza odcinkiem, to ja sobie położę. No i 17 minut cyknęło. Robimy sobie 4 przejazdy, czyli jeszcze jeden przejdziemy i będzie. Ile to idzie? No 6 na godzinę idzie, nie? Pod taką górkę jak ta tutaj to jest 6 na godzinę. Dobra, niech się obróci może. Niech się obróci. A ja oczywiście przypomnę, żebyście wpadli na moją grupę na Facebooku i serwer Discord, linki podane w opisie pod każdym filmikiem są, pod każdym, mówię, pod każdym filmikiem, który wrzuciłem, nie? I oczywiście do subskrybowania mojego kanału, zostawienia lajka oczywiście, że film, no wiecie, trafił do większej ilości odbiorców. Wyświetleń też, żeby dużo było tu oczywiście, ale to już wiecie, zależy od ogólności i oczywiście dzwoneczkiem, nie? Bo dzwoneczek jest najważniejszy, bo już na 400 subskrybentów wydam wam RCW pak. Także serdecznie polecam, no i zostawić hashtag dzisiejszego odcinka, który mówiłem już 2 razy na tym odcinku. Niech będzie to hashtag, jak mówiłem na początku. I tak gdzieś mniej więcej w środku, bo hashtag słońce, nie? Także serdecznie polecam. A kto dotrwał do końca tego momentu, niech jeszcze napisze hashtag agromasz, a też przypnie serduszko, jak ktoś nie napisze hashtagu, nie? Wiecie, hashtag agromasz niech napisze nawet. Będzie taki dodatkowy hashtag ukryty w tym, nie? Zobaczymy kto napisze, nie? I zobaczymy kto ogląda do końca, nie? Te moje odcinki. Jest taki teścik, nie? Tu się odcinek nagrywa, się nagrywa, panie majster, kurwa. Nie ma to tamto. A dzisiaj naprawdę późno nagrywam odcinki, zawsze 22 czy coś. Nie, dzisiaj coś ja było i już o tej godzinie do tego nagrywam. Ja no idzie oporowo zestaw. Ja tak myślę, że czekaj, którą mamy? 17. Dzisiaj jak ja to nagrywam, to jeszcze mam 3, jeszcze mam 2 godziny. No to 2 godziny to zdążę to się podorać, jeszcze tamto pole się podjadę trochę założę. Będzie, panie, będzie, majster. Raz 18 są. Dobra, jakoś to wyrobię się z tym, nie? Ej, jutro jest niedziela, jutro dostajecie ten odcinek, nie?
Oczywiście w farmingu jest 18 praktycznie zaraz, nie? Jakbyście. A w realu teraz jak nagrywam teraz to mam 23:36, nie? Dobra. Pojedziemy może jeszcze w jedno kółko zrobimy. Jeszcze jedno. I tam skończymy odcinek, bo tak to. Też pług się wolno obraca, ale nie chcę go gaz. Ja bym dodał gazy, to by się szybciej obrócił, ale nie chcę już gazować tego ciągnika, bo może coś jeszcze jebnąć, a wiecie, jakie są koszty naprawy w dzisiejszych czasach. Nie jest to tania rzecz. Dobra, to się odcinek się nagrywa, się nagrywa. Dwadzieścia jeden minut. Wiecie co? Ja wysiądę się na chwilę, zatrzymam. I mija jakieś tam fotki mam porobione. Nie żeby co, że robię tak z każdej strony, ale po prostu lubię to, nie? Ale mam chociaż miniaturkę teraz, to. O, odcinek 23-minutowy. Z 25 minut może dobije, co? Możliwe. Może jakby była akcja kiszonka, to może byłoby te paręnaście minut, może. A teraz kukurydzę, czekajcie, ja mam kukurydzę teraz posianą. Tutaj mam i tam, nie, czekaj, tam. Nie, tam też mam, dobra. Też z kiszonki coś może będzie. Chociaż kiszonki ma, nie, kiszonkę mam, Jezu. Kukurydza będzie na ziarno, Jezu, jaki ja tego. Ale to i tak wyjdzie dłużej niż normalny odcinek wtedy, nie? Także no jak będzie akcja zbioru kukurydzy na ziarno, o ile mi czas na to się pozwoli, a to będzie już raczej w te wakacje, nie? Gdzieś połowa lipca może, coś takiego, nie? I wam powiem, że wychałem tutaj. Już mam praktycznie pół pola jeszcze i koniec, nie? No to już sobie dokończę poza odcineczkiem, oczywiście. O, już wieczór jest. O, 18. Idź. No i lag na sam koniec. Nie ma to jak zlagowany farming, oczywiście, bo przecież co nie może być piękniejszego, tylko. Zlagowany farming. O. Jeszcze sobie taką fotkę cyknę. No i dobra. Także to byłoby na tyle w dzisiejszym odcinku. I tak jest 25 minut. Także co do kolejnego odcineczka. Miłej niedzieli wam życzę, miłego weekendu, miłych wakacji. I co? Do następnego odcinka i naura.